Witam. Witam Państwa Jesteśmy. Można? Już można. Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym literaturze i kulturze epoki romantyzmu. Dzisiaj mam wielki zaszczyt witać także w imieniu pana profesora Bartosza Korzeniewskiego, szefa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową, z którego inicjatywy odbywa się właśnie ten cykl wykładów w ramach grantu poświęconego 200-leciu romantyzmu polskiego. Witam serdecznie jeszcze raz Państwa, witam pana profesora Korzeniewskiego i mówić dziś będziemy o Paryżu romantyków polskich. Żeby zrozumieć ten fenomen kulturowy, jakim był właśnie Paryż romantyków polskich, trzeba się trochę cofnąć do miejsc, jakie Paryż zajmował w polskiej kulturze już wcześniej. Na przykład Jan Kochanowski w czasie swoich wędrówek po Europie oraz swojej nauki na uniwersytetach włoskich, w Padwie przede wszystkim, przebywał też w Paryżu i w jednym z łacińskich utworów zapisał takie słowa Ronsardum vidi, czyli widziałem Ronsarda. Kontakt z Paryżem dała nam także pierwsza wolna elekcja i krótkotrwałe, paromiesięczne panowanie w Rzeczpospolitej króla Henryka Walezego. Taki film historyczny Królowa Margo pokazuje właśnie to niesamowite zderzenie, jak delegacja tych Sarmatów w kontuszach przyjeżdża do Paryża i tam w Luwrze widzi jakieś rozpasanie niesamowite i w ogóle inną sferę obyczajową niż ta, do której byli oni, ci Sarmaci, w Polsce przyzwyczajeni. Maria Leszczyńska, córka króla Stanisława Leszczyńskiego, była żoną Ludwika XV. Trzech wnuków Marii Leszczyńskiej było królami Francji. Nieszczęsny Ludwik XVI, który zginął na szafocie, Ludwik XVIII, pierwszy król ponapoleoński i Karol X, ostatni król z linii burbońskiej. Więc te kontakty Polaków z Paryżem były właściwie od doby staropolskiej dość żywe. Tutaj na tym slajdzie pokazuję katedrę Notre Dame w XIX wieku. Nie ma slajdów, przepraszam. Moment, już robię. Share screen. Czy teraz jest? Jest w porządku. Dziękuję. Tutaj widzimy katedrę Notre Dame, bohaterkę romantycznej powieści Wiktora Hugo z roku 1831. Katedra wybudowana jest na jednej z dwóch wysp usytuowanych na Sekwanie w ścisłym centrum Paryża. Życie kulturalne Paryża pierwszej połowy XIX wieku, epoki napoleońskiej, ale także epoki restauracji, toczyło się w salonach. Tutaj wydawano werdykty na temat wartości artystycznych danych dzieł literackich czy plastycznych. Tutaj dyktowano najnowsze trendy mody, tutaj też dyktowano najnowsze trendy filozoficzne. I z Paryża, który był no niewątpliwie wtedy taką kulturalną stolicą świata, te wszystkie salonowe ustalenia płynęły do Europy. Ale kultura paryska to także kultura ulicy. Tutaj znalazłem taki slajd pokazujący
grajków, muzykantów ulicznych. Więc można powiedzieć, że to miasto jakby w każdym swoim przekroju i to miasto jakby w każdej swojej warstwie społecznej tworzyło, kreowało kulturę, żyło po prostu kulturą. Chciałem też jeszcze tytułem wstępu powiedzieć, że Paryż, który poznajemy dzisiaj, bardzo mocno różni się od Paryża romantyków polskich, czyli od tego Paryża, o którym chcę głównie opowiedzieć. Na tej ilustracji widać Paryż w ruinie. Do ruiny doprowadziła go nie żadna wojna, nie żadne gwałtowne wydarzenia, ale ogromny, gigantyczny i gigantomański, bym powiedział, plan przebudowy według koncepcji Georgesa Eugena Haussmanna, a ta przebudowa dokonywała się w latach drugiego cesarstwa, czyli w czasach panowania Napoleona III. Ideałem Haussmanna, zaopiniowanym i zaaprobowanym przez cesarza, było to, żeby Paryż był miastem prostych, dobrze wentylowanych ulic, usytuowanych gwiaździście. I Paryż to miał być taki zespół różnych gwiazd z gwiazdą centralną, czyli tym placem L'Étoile, który obecnie nazywa się placem Charles de Gaulle'a. Te wszystkie ulice miały być szerokie i proste. Oprócz względów estetycznych i po prostu pewnych wyobrażeń na temat harmonii urbanistycznej w czasach drugiego cesarstwa, decydowały też o tym względy polityczne. Otóż wąska uliczka średniowieczna bardzo łatwo nadawała się do przegrodzenia jej barykadą. A z powodu, że ona nie była prosta, tylko się wiła, nie można było tam prowadzić ostrzału artyleryjskiego w razie walk ulicznych. Takie bulwary, ogromne, szerokie, proste ulice eliminowały niebezpieczeństwo zamieszek, które w takim mieście by się odbywały. Tutaj mamy fotografię też ukazującą skalę przebudowy w czasach drugiego cesarstwa. Na pierwszym slajdzie pokazywałem Państwu katedrę Notre Dame. Był nawet pomysł w czasach Haussmanna, żeby ją też zburzyć i zabudować kamienicami w stylu drugiej połowy XIX wieku. Na szczęście do tego nie doszło, także między innymi dzięki powieści Ego i dzięki temu, że budowla ta stała się sławna na całym świecie. Ale na wyspie de la Cité, na której jest właśnie zbudowana katedra Notre Dame, istniało 40 mniejszych czy większych budowli gotyckich. Oprócz katedry wszystkie inne poszły pod młot, zostały rozbite i w ten sposób jakby Paryż utracił ogromną część własnej historii, a obecnie z lotu ptaka to ścisłe centrum paryskie wygląda właśnie w ten sposób. W centrum tutaj, czy właśnie w dolnej części tego slajdu widzimy właśnie plac Charles de Gaulle'a z łukiem triumfalnym upamiętniającym największe wiktorie epoki napoleońskiej. W Paryżu mieszkali Polacy. Chyba zawsze. Dla romantyków ważny był szczególnie jeden z nich. Józef Maria Henewroński był filozofem. Napisał, zajmował się nie tylko filozofią, ale także matematyką, ekonomią, naukami społecznymi. Jako pierwszy używał terminu mesjanizm i później miał pretensje, kiedy ten sam termin pojawiał się w innym znaczeniu w dyskursach prowadzonych przez Mickiewicza. Józef Maria Henewroński nie jest dobrze obecny w polskiej świadomości historycznej i naukowej, chyba dlatego, że on nie pisał w ogóle po polsku. On pisał po francusku, trochę pisał po angielsku, ale wszystkie właściwie jego publikacje są w języku francuskim. Był żołnierzem insurekcji kościuszkowskiej i po klęsce
insurekcji kościuszkowskiej wyemigrował do Francji i tam się już osiedlił. Czyli był to Polak, który we Francji i w Paryżu nie znalazł się po powstaniu listopadowym, ale 30 kilka lat wcześniej. Także przed powstaniem listopadowym w Paryżu już znalazł się Bogdan Jański, ekonomista, przyjaciel Mickiewicza, założyciel zakonu Zmartwychwstania Pańskiego, o czym będę jeszcze dzisiaj opowiadał. Otóż Jański studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, był wyróżniającym się, wybitnym studentem i zaraz po studiach otrzymał stypendium rządowe na wyjazd do Anglii i Francji, gdzie miał zbadać, jak organizowane są tam szkoły ekonomiczne. Ponieważ władzom Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym chodziło już po głowie, żeby w Warszawie zorganizować uczelnię ekonomiczną. Coś w rodzaju takiego dzisiejszego SGH. I właśnie Jański miał po prostu zbadać, podejrzeć, w jaki sposób tego typu uczelnie są zorganizowane, jakie tam istnieją programy nauczania. Wybuch powstania listopadowego zastał go w Paryżu. Nie udał się już do Polski, ale reprezentował sprawę polską w Paryżu, starając się o uzyskanie jak najsilniejszego poparcia politycznego Francji dla sprawy niepodległości Polski. Ta ilustracja ukazuje rewolucję lipcową 1830 roku. Na 4 miesiące, więcej trochę niż 4 miesiące przed wybuchem powstania listopadowego. W Paryżu wybuchła rewolucja, która definitywnie zakończyła epokę restauracji. Przez kilka dni następowało wahanie, czy Francja ma się stać monarchią konstytucyjną, czy Francja ma być republiką. Ostatecznie stała się monarchią konstytucyjną, ale ten lipcowy paryski zryw wolnościowy stał się inspirujący dla całej Europy. Doprowadził do usamodzielnienia się politycznego Belgii, a także niewątpliwie wpłynął na intensyfikację aspiracji wolnościowych Polaków i na wybuch powstania listopadowego. W sławnej patriotycznej pieśni Warszawianka, napisanej zresztą przez francuskiego poetę Kazimiera de la Vigna, są takie słowa, nie potrafię po francusku ich przytoczyć, przywołam po polsku w przekładzie Karola Sienkiewicza, mianowicie, że polski orzeł był słońcem lipca podniecany. Czyli właśnie rewolucja lipcowa stała się inspiracją dla polskich dążeń niepodległościowych. W wyniku rewolucji lipcowej na tronie zasiadł Ludwik Filip, zwany królem kupców i bankierów. Jego panowaniu kres położyły dopiero wydarzenia Wiosny Ludów. I tutaj pokazuję, od razu chciałem podkreślić pewien taki dysonans, jakby, że z jednej strony mamy króla, który wraz ze swoim dworem, doradcami, całą tą aparaturą administracyjno-wojskową jest dość konserwatywny, a z drugiej strony mamy inteligencję francuską i lud Paryża oraz lud Francji, który eskaluje wciąż dążenia wolnościowe, które wyrażają się w wybuchających co kilka lat jakichś rozruchach ulicznych, jakichś rewoltach, jakichś mini-rewolucjach. Powstanie listopadowe. Upadek powstania trwał kilka tygodni. 8 września 1831 roku upadła Warszawa. 5 tygodni później jako ostatni bastion powstańców poddał się Zamość. Klęski wojskowe, upadek poszczególnych miast, kapitulacja formacji wojskowych, to były wydarzenia, które poprzedzały
emigrację zwaną wielką. Na tym obrazie widzimy właśnie powstańców, którzy przekraczają, tutaj w tle widzimy słup graniczny, granicę właśnie pomiędzy Polską a Prusami, albo Polską, Królestwem Polskim i Austrią. Smutek pożegnania, niepewność co do dalszego losu, niepokój, że rozstanie z ziemią ojczystą jest rozstaniem na zawsze. Te właśnie traumatyczne odczucia trochę słodził przemarsz emigrantów przez Niemcy przede wszystkim. Otóż Niemcy, szczególnie właśnie mieszkańcy Saksonii, Baden-Württembergii, Bawarii, fetowali wręcz powstańców, witając w nich weteranów, bohaterów wolności, witając w nich ludzi, którzy nie ulękli się i własne życie rzucili na szale w walce o wolność, w walce z carskim autokratycznym reżimem. I właśnie jako bohaterowie ci polscy emigranci docierali do Francji, zasilając tutaj istotnie żywioł rewolucyjny. Ludwik Filip obawiał się tej symbiozy, tego połączenia właśnie Polaków i radykalnych, demokratycznych Francuzów. W związku z tym większość wszystkich prawie polskich emigrantów umieszczał na prowincji, głównie na południu Francji, w tak zwanych zakładach, po francusku to się nazywało depot, i tylko nieliczni, najważniejsi, otrzymywali specjalne zezwolenie na zamieszkanie w Paryżu. 20 już lat temu, ponad 20 lat już temu, wydałem taką malutką książeczkę pod tytułem Paryż romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Krasiński, Norwid. Ta książeczka pomyślana była właśnie jako przewodnik po Paryżu, po miejscach związanych z polską wielką emigracją. I w dzisiejszym wykładzie nie chcę czytać tej książeczki i mówić jakby o adresach często się zmieniających, o miejscach tylko, dlatego że to było nudne. Chcę powiedzieć, w jaki sposób Paryż stał się pewną kolebką dla polskiej kultury, dla polskiego życia duchowego w XIX wieku. Wielcy romantycy polscy pozostawili także literackie ślady swojego odbioru Paryża. Na przykład w epilogu do Pana Tadeusza, przypomnę, to tekst opublikowany pośmiertnie, a więc dopiero w latach 60. XIX wieku, czytamy o tym, że dumać na paryskim bruku, przynosząc z miasta uszy pełne stuku, przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów. Wyraźnie tutaj brzmi taki antyurbanizm Mickiewicza. Cały Pan Tadeusz jest przecież tęsknotą do życia wiejskiego, tęsknotą do ładu, do porządku tego życia toczącego się wedle praw natury i wedle praw astronomii, zgodnie z ruchem słońca, i to wiejskie, uporządkowane życie było dla Mickiewicza obrazem porządku metafizycznego świata, jakby dbałości Boga o losy tego świata. Natomiast takie miasto jak Paryż, to miejsce pełne stuku, przekleństw i kłamstwa, było czymś okropnym, czymś nie do zaakceptowania. Podobnie o Paryżu pisze Juliusz Słowacki. Nie będę tu czytał już całego wiersza, ale widzimy takie właśnie wykrzyk, apostrofy, jak nowa Sodoma. Nowa Sodomo, pośród twych kamieni mnoży się zbrodnia bezwstydna, widomie, i kiedyś na cię spadnie deszcz płomieni, lecz nie deszcz Boży, nie zamknięty w gronie, sto dział go poszle,
a na każdym domie kula wyryje straszny wyrok Boga. Podobnie wyrażał się Chopin. W liście do swojego przyjaciela pisze o Paryżu tak. Jest największy przepych, największe świństwo, największa cnota, największy występek. Co krok to afisze na weneryczne choroby, krzyku, wrzasku, turkotu i błota więcej niż sobie wystawić można. Ginie się w tym roju i wygodnie z tego względu, że nikt się nie pyta, jak kto żyje. Proszę zobaczyć, Chopin dostrzega zarówno to, co nie to, czego nie akceptuje. Szokują go jakieś reklamy dotyczące leczenia chorób wenerycznych, czy przestrzegające przed chorobami wenerycznymi, ale z drugiej strony dostrzega też, że to ludzkie mrowisko, jakim był Paryż, jest też gwarancją pewnej wolności. Że każdy tutaj może ubierać się jak chce, mówić co chce, zachowywać się, jak mu się podoba. Zygmunt Krasiński nazywa Paryż w liście do Delfiny Potockiej ponurym miastem, wielkim, błotnistym, obwisłym kwiatami z kartonu. W tym obrazie ukazywanym przez Zygmunta Krasińskiego, a pamiętajmy, że on w Paryżu się pojawił najwcześniej z wszystkich romantyków, dlatego że on w Paryżu się urodził. W lutym 1812 roku. Więc Zygmunt Krasiński z jednej strony tak na sposób właśnie romantyczny, mickiewiczowski bym powiedział, daje wyraz swojej niechęci do Paryża, ale z drugiej strony wciąż do tego Paryża powraca. Wciąż temu Paryżowi się przygląda i wciąż z Paryża chłonie kulturowe nowinki. Podobnie jak Krasiński, Paryż odbierał Cyprian Norwid w liście do Konstancji Górskiej pisał, że w roku 1851, kilka lat temu, przechodząc po tych płaskich kamieniach, po których się idzie bulwarami do Magdaleny, trzeba było przestępować ostrożnie przez strumień czerwonej krwi ludzkiej spływającej od strony Ministerium Spraw Zagranicznych przez szerokość ulicy na dół. Ta krew była wylaną przez konających ludzi, którzy może się omylili, ale wylewali tę krew ze wszystkich żył swoich na to, aby ci, co po ich śmierciach żyć będą, byli swobodniejsi i wyżsi i szczęśliwsi. I kończy ten list takim stwierdzeniem: człowiek jest nicość. W Paryżu jest dużo pamiątek polskich. Na przykład w dzielnicy Łacińskiej, o tym miejscu jeszcze będę mówił, to jest część Paryża zwana Łacińską, dlatego że na ulicy dawniej, często w średniowieczu jeszcze, czy w XVI wieku, częściej na ulicy było słychać łacinę niż język francuski. A to dlatego, że właśnie w dzielnicy Łacińskiej usytuowany jest najstarszy francuski uniwersytet Sorbona, gdzie językiem wykładowym była łacina, a także od XVI wieku Collège de France. I właśnie dzielnica Łacińska to jest taki jeden z dwóch rezerwatów starego Paryża, dawnego Paryża, tego przedosmanowskiego Paryża, z wąskimi, średniowiecznymi, krętymi uliczkami, z starożytnymi domami. I właśnie w tym miejscu, w wynajętym mieszkanku w 1834 roku, Adam Mickiewicz prowadził, czy robił ostatnie korekty Pana Tadeusza, o czym przypomina właśnie stosowna tablica. Jeśli korekty, to i wydawnictwa. I tutaj trzeba pamiętać, że najważniejsze dzieła polskiego romantyzmu ukazywały się w Paryżu. Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego z datą 1832 w drukarni panien Pinard. To była wtedy na początku lat 30. jedyna drukarnia dysponująca polskimi czcionkami.
Pan Tadeusz, 1834, już w drukarni Aleksandra Jałowickiego, polskiej. W Paryżu ukazał się w 1838 roku Angeliki Juliusza Słowackiego, także w księgarni i drukarni polskiej. W Paryżu mamy pierwodruk Przed świtu w 1845 roku, który ukazał się, ten mesjanistyczny poemat Krasińskiego, pod nazwiskiem przyjaciela poety Konstantego Gaszyńskiego. W Paryżu ukazywały się najważniejsze dzieła fortepianowe Chopina. Tutaj w internecie znalazłem okładkę Grand Vals-Briand. W Paryżu debiutował także Cyprian Norwid. Tutaj mamy pierwodruk Prometidiona z 1851 roku. Czyli widzimy, że ten ruch wydawniczy polski, już nie mówię o takich dziełach jak Balladyna, jak Lila Veneda, jak Nieboska Komedia, jak Iridion i wielu, wielu innych, to wszystko ukazywało się właśnie w Paryżu. Czyli jeżeli ruch wydawniczy będzie nam pokazywał lokalizację ruchu kulturowego, ruchu jakby duchowego, to Paryż wtedy staje się duchową stolicą Polski. Mógł się stać taką stolicą tym bardziej, że prawdziwej stolicy nie było, bo nie istniało państwo polskie, bo Polska to był taki fantazmat, takie wyobrażenie istniejące tylko w duszach różnych marzycieli. Paryż był także ośrodkiem polskiego życia politycznego. Tutaj w 1832 roku zawiązało się Towarzystwo Demokratyczne Polskie i druki programowe tegoż towarzystwa publikowane były oczywiście w Paryżu. Jednym z ważniejszych działaczy towarzystwa był Jan Czyński. Przypominam go tutaj spośród tylu innych działaczy demokratycznych, dlatego że Czyński był nie tylko politykiem, ale także pisarzem i pisał często też kilka powieści, napisał po francusku. Większość z nich nie została jeszcze przetłumaczona nawet na polski, a pisał po francusku na tematy polskie po to, żeby francuską, a za Francuzami także europejską opinię publiczną zapoznać ze skomplikowaną polską historią, z meandrami sprawy polskiej. Notabene, tak już przy Czyńskim powiem, że był on przeciwnikiem mesjanistycznych pomysłów Mickiewicza i na różnych zebraniach emigracyjnych niemiłosiernie Mickiewicza krytykował. A Mickiewicz mu się odpłacił takim czterowierszem. W pół jest Żydem, w pół Polakiem, w pół Jakubinem, w pół Żakiem, w pół cywilnym, w pół żołdakiem, za to całym łajdakiem. Niezbyt dobry PR Mickiewicz zrobił temu człowiekowi, no, który jednak był ważną postacią polskiej historii politycznej. Działaczem Towarzystwa Demokratycznego, którego chciałem tu przypomnieć, był też Ludwik Mierosławski. On miał matkę francuską, urodził się we Francji, w Namur także, i był takim kondotierem wolności, jakby powiedział Krasiński, niestrudzonym architektem różnych przedsięwzięć rewolucyjnych, głównodowodzącym nieudanego powstania z 1846 roku, pierwszym czy jednym z pierwszych dyktatorów powstania styczniowego. Jeśli lewica polityczna, to oczywiście i prawica. Na prawicy liderem niekwestionowanym był książę Adam Jerzy Czartoryski. Jego zwolennicy w latach 40. XIX wieku obwołali go i tytułowali go takim mianem króla de facto, że jest on królem nieistniejącego Królestwa Polskiego. Książę Adam Jerzy Czartoryski, w przeciwieństwie do demokratów, nie wierzył,
żeby niepodległość można było odzyskać własnymi siłami poprzez jakieś ludowe, masowe, wielomilionowe powstanie. Uważał, i historia przyznała mu rację, że kluczem do przyszłej wolności Polski jest konflikt europejski, w którym stanęłyby naprzeciwko siebie potęgi państw zaborczych. I tak się stało przecież w czasie I wojny światowej. Od 1843 roku siedzibą księcia Adama Jerzego Czartoryskiego był ten budynek, który widzimy na slajdzie, Hotel Lambert. Usytuowany on jest, hotel po francusku to znaczy i hotel, ale też w tym znaczeniu tutaj rezydencja. To jest rezydencja Lambert, budynek pochodzący z XVII wieku. Wybudowany tutaj na pierwszym planie widzimy mur oporowy przy Sekwanie, bo jesteśmy na wyspie. To jest ta druga wyspa paryska obok de la Cité, po sąsiedzku położona wyspa świętego Ludwika. I właśnie wyspa świętego Ludwika to jest ten drugi skansen dawnego Paryża. Zachowano tam układ urbanistyczny z XVII wieku, nie średniowieczny jak w dzielnicy łacińskiej, tylko z XVII wieku, bo wcześniej wyspa świętego Ludwika służyła Paryżanom jako miejsce spaceru i pastwisko dla miejskiego bydła. A od XVII wieku zaczęto ją zabudowywać i stała się ona taką enklawą właśnie życia polskiego. Tutaj obraz Teofila Kwiatkowskiego, bal w Hotel Lambert w Paryżu, polonez Chopina. Obraz ten był, odniósł wielki sukces w roku 1859. Widzimy Chopina przy fortepianie, widzimy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, widzimy jakieś postaci takie wręcz wizyjne w rycerskich zbrojach albo w ludowych strojach polskich. Adam Mickiewicz, najważniejsza niewątpliwie postać polskiego Paryża epoki romantycznej. Przybył do Paryża w roku 1832. To był już jego drugi przyjazd do Paryża, bo rok wcześniej już też był przez kilka tygodni w Paryżu, ale starał się wtedy zorganizować dostawy broni dla powstania na Litwie. Nic z tego nie wyszło. W końcu udał się na ziemię polskie. Jak wiadomo, dotarł do Wielkopolski i kilka miesięcy spędził właśnie w różnych miejscach, w różnych wielkopolskich dworach w drugiej połowie 1831 i na samym początku 1832 roku. Mickiewicz marzył o tym, żeby zjednoczyć emigrację wokół wymyślonego właśnie programu mesjanistycznego. To się nie udało. I wtedy nie opuścił rąk, tylko uważał, że skoro nie uda się tego rozbuchanego, rozkrzyczanego żywiołu polskiego pogodzić i zjednoczyć wokół jednej takiej nawet szlachetnej idei, to w takim razie niech powstaną chociaż kadry. I wymyślił, żeby powstał zakon, który z inspiracji mickiewiczowskiej myślę, że nie mógł się inaczej nazywać. Nazwany został później zakonem Zmartwychwstania Pańskiego i sam wyznaczył jako głównego organizatora tego zakonu Bohdana Jańskiego, o którym już Państwu mówiłem wcześniej, i przekonał kilku emigrantów, co ciekawe takich, którzy należeli do Stronnictwa Demokratycznego, do pogłębienia życia religijnego. A później, to już może nie wpływ Mickiewicza, tylko ich własnego powołania, do wstąpienia do seminariów. I tak, ksiądz Hieronim Kajsiewicz, jeden z pierwszych generałów zakonu Zmartwychwstania Pańskiego, ksiądz Piotr Semenenko, na zmianę z Kajsiewiczem prowadził ten zakon.
Aleksander Jełowicki, wydawca, poeta, później ksiądz, spowiednik Mickiewicza w roku 1848. Ci ludzie stanowili trzon zakonu Zmartwychwstania Pańskiego, którego reguła została zatwierdzona przez papieża w 1841 roku. To była reguła wzorowana na regule benedyktyńskiej z dodatkami jezuityzmu. I za swoją misję księża zmartwychwstańcy uważali pracę wśród polskich emigrantów i dbałość o to, żeby ten polski ogół emigracyjny pozostał wierny Kościołowi i pozostał wierny papiestwu. A to nie było w epoce romantyzmu wtedy takie bardzo łatwe, dlatego że w czasie pontyfikatu Grzegorza XVI, czyli to były lata 1830-1845, utrzymywał się dość bliski i dość taki, bym powiedział, dla Polaków niemiły flirt Watykanu i Petersburga, papiestwa z caratem. Papież wydał encyklikę Cum Primum, w której potępił powstanie listopadowe jako akt buntu przeciwko prawowitemu władcy. Paryż to miejsce także życia osobistego Mickiewicza. W 1834 roku z Warszawy przyjechała do niego Celina Szymanowska, córka wybitnej pianistki Marii Szymanowskiej, z którą nie wiadomo, nie ma na to żadnych dowodów, być może łączyła Mickiewicza, znaczy z Marią Szymanowską w okresie rosyjskim jakaś zażyłość. A Celinę Szymanowską poznał jako podlotka 15-letniego właśnie w latach petersburskich, w roku 1829. I 5 lat później, już po wydaniu Pana Tadeusza, w rozmowie z jednym z emigrantów, takim doktorem Morawskim, Mickiewicz się zwierzył, że czuje się wypalony, że czuje się zmęczony, że doskwiera mu jego samotność. I Morawski zapytał go, czy on by się nie ożenił. A Mickiewicz mówi, ja bym się ożenił. Bo wiesz, twoja znajoma Celina Szymanowska jest taka bardzo samotna. W Warszawie porzucił ją narzeczony. Może byś się z nią ożenił. Mickiewicz mówi, bym się ożenił. I 3 tygodnie później Celina Szymanowska przyjechała do Paryża. Mickiewicz w pierwszej chwili twierdził, że zapomniał o tej rozmowie w ogóle, ale kilka dni po jej przyjeździe, bez żadnego okresu narzeczeństwa, nastąpił ślub. Dorobili się państwo Mickiewiczowie 6 dzieci, ale małżeństwo chyba nie do końca było udane. Trwało, te dzieci się rodziły, ale Celina nie była w tym małżeństwie szczęśliwa i Mickiewicz chyba też nie. Ale nie chcę tego tematu w tej chwili bardziej rozwijać. W kościele Saint-Louis d'Antin 22 lipca 1834 roku Mickiewicz wziął ślub z Celiną Szymanowską. Powiększająca się rodzina spowodowała, że Mickiewicz musiał podjąć stałą pracę. Początkowo, pod koniec lat 30. pracował jako profesor literatury klasycznej, rzymskiej, w szwajcarskiej Lozannie. Ale w 1840 roku specjalnie dla Mickiewicza w Collège de France, czyli w takim drugim uniwersytecie obok Sorbony, drugim uniwersytecie paryskim, założonym już w epoce renesansu i takim, który miał właśnie konkurować ze średniowieczną Sorboną, więc w Collège de France utworzono specjalnie dla Mickiewicza katedrę literatury słowiańskiej. Właśnie specjalnie mówię w liczbie pojedynczej, tak to się nazywało. Mickiewicz tutaj wykładał literaturę słowiańską w latach 1840 do 1844. Jego wykłady były
kulturalnymi wydarzeniami Paryża. To wypadało i trzeba było chodzić, czy się było Francuzem, czy Polakiem, na wykłady Mickiewicza. Odbywały się w największej sali Collège de France i były stenografowane, dwóch albo trzech stenografów zapisywało wszystkie słowa profesora, później uzgadniali jeden tekst i były publikowane, tak jak były wygłaszane, po francusku. Notabene trzeci i czwarty kurs prelekcji paryskich znalazł się na papieskim indeksie, na liście ksiąg zakazanych. Ukochani wykładowcy studentów w Collège de France. Na tym medalu widzimy postać, profil najbardziej w głębi to jest Adam Mickiewicz. W środku jest Gilles Michelet, historyk i filozof, a najbliżej widza Edgar Quinet, filozof. Tych trzech profesorów było, to byli ludzie, którzy byli idolami paryskich studentów na początku lat 40. XIX wieku, a ten medalion wmurowany jest w jedną z sal Collège de France. Okres wykładów w Collège de France był dla Mickiewicza okresem bardzo trudnym. Przede wszystkim miał wykładać literaturę słowiańską, a na tej literaturze słowiańskiej zbytnio się nie znał. Oczywiście doskonale znał historię literatury polskiej. Dobrze orientował się w historii literatury rosyjskiej. Trochę wiedział na temat czeskiej, ale już na temat literatur Słowian południowych, na temat literatury powstającej na Bałkanach, nie wiedział nic. Musiał się tego uczyć. Nie było internetu. Musiał pożyczać książki. Musiał przygotowywać wykłady. Bardzo czuł na swoich barkach ogromny ciężar tego, że jego słowo jest jedynym na świecie wolnym słowem słowiańskim. Ja tego nie wymyślam, to Mickiewicz tak uważał właśnie. Uważał, że to, co powie w katedrze literatury słowiańskiej w Collège de France, płynie później na cały świat jako głos uciemiężonej słowiańszczyzny. Bo proszę zobaczyć, żaden naród słowiański nie cieszył się wtedy wolnością. Oczywiście potężna imperialna Rosja, możemy powiedzieć, była wolna, ale przecież zdaniem Mickiewicza i słusznie naród rosyjski tak naprawdę jęczał w niewoli. Nie mówię już o narodach ukraińskich czy białoruskim. Los Polaków doskonale wiemy. Czesi i Słowacy musieli mieszkać w Austrii, poddawani byli germanizacji. Nie mówię już o Słowianach połapskich, których germanizowano w Królestwie Pruskim. Jeżeli chodzi o Słowian południowych, to oni z kolei należeli do Imperium Osmańskiego. Oni żyli w Turcji. Bośniacy nawet przyjęli islam, żeby jakoś móc przeżyć ten okres tureckiej dominacji. Serbowie byli najbardziej niepokorni. Powstania antytureckie, prawda, cementowały jakoś ich wspólnotę narodową, przypominały o tej tożsamości narodowej. Ale wolne słowo słowiańskie dało się usłyszeć tylko w jednym miejscu na świecie i tylko z ust jednego człowieka. I tym miejscem było Collège de France, a tym człowiekiem był Adam Mickiewicz. Trud, odpowiedzialność, poczucie wysokiej misji. Na to wszystko nałożyły się jeszcze kłopoty osobiste. Otóż po urodzeniu pierwszego dziecka Celina, żona Mickiewicza, zachorowała psychicznie i trzeba było ją oddać, jak to eufemistycznie się w domu Mickiewiczów mówiło i wśród przyjaciół, do domu zdrowia, czyli po prostu do szpitala psychiatrycznego. Jakoś tam lekarze ją
wyleczyli, wydobrzała, wróciła do męża, urodził się kolejny syn, Władysław, i Mickiewiczowa znowu popadła w szaleństwo. Niewiele wiemy o jej chorobie, ponieważ właśnie Władysław dołożył w późniejszych latach wielkich starań, żeby wszystkie dokumenty świadczące o zachowaniu jego matki zniszczyć. Ale w 1841 roku sytuacja wyglądała tak. Mickiewicz musiał się opiekować 5-letnią Marynią i 2 czy 2,5-letnim Władziem. Celina była w domu zdrowia. Władzia musiał ciągle nosić na rękach, bo dziecko krzyczało, a do tego ulewało mu mleko na jego tużurę. Do tego rozłożone na biurku papiery, bo przygotowywał kolejny wykład dla Collège de France, a jeszcze głowę mu zawracali jacyś weterani spod Ostrołęki czy Olszynki Grochowskiej, którzy przychodzili oczywiście, żeby pomóc, ale jak oni mogli się dziećmi zajmować? I w takiej właśnie sytuacji, któregoś letniego dnia, do domu wynajmowanego przez Mickiewicza przy Rue d'Amsterdam 1 zapukał Andrzej Towiański. I zamiast zwyczajowego dzień dobry, powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mickiewicz się poczuł, jakby grom w niego uderzył, bo w Dziadach części trzeciej ksiądz Piotr pod koniec 8 sceny mówi właśnie do Konrada, który prowadzony jest na przesłuchanie. Szukaj człowieka, który więcej niż inni umie, poznasz, bo cię pierwszy przywita w imię Boże. Kontakt z Towiańskim to było odnowienie znajomości zawartej już w Wilnie. Oni byli mniej więcej równolatkami. Andrzej Towiański był od Mickiewicza młodszy o 3 tygodnie i studiowali w tym samym okresie na Uniwersytecie Wileńskim. Tylko że Towiański trzymał się na uboczu. Mickiewicz był takim celebrytą Uniwersytetu Wileńskiego, filomatą, duszą towarzystwa, najwybitniejszym poetą. Towiański natomiast lubił chodzić do kościoła, modlić się, był człowiekiem bardzo głębokiego życia religijnego. I właśnie przyszedłszy do Mickiewicza, Towiański zaproponował poecie, żeby zabrał Celinę z tego domu wariatów, z tego szpitala psychiatrycznego, przyprowadził ją do domu, a on spróbuje ją uleczyć. I tu już znowu nie chcę zbytnio się rozwijać, ale do tego uleczenia doszło. Rzeczywiście Towiański nachylił się, powiedział Celinie do ucha jedno zdanie i ona wstała z tego letargu, w którym była pogrążona, ucałowała męża i podobno poszła do kuchni zmywać naczynia. Więc zupełnie zdrowa. Konsekwencją tego, co Mickiewiczowie nazwali cudem, było zaangażowanie się Mickiewicza w utworzenie koła Sprawy Bożej. Udało się wielu wybitnych emigrantów skupić wokół Towiańskiego. Sam Towiański zresztą został później już z Francji wyproszony. Nazwano go, władze określiły go jako persona non grata i wyjechał do Belgii początkowo, a później do Szwajcarii, gdzie już mieszkał do końca życia. Ale koło Sprawy Bożej pozostało. Było ono, muszę tutaj mówić pewnymi skrótami, co nieco heretyckie w stosunku do obowiązującej doktryny Kościoła katolickiego. Ta herezja chyba w największym stopniu polegała na tym, że Towiańczycy wierzyli w reinkarnację, w to, że dusze ludzkie przechodzą z formy do formy. I początkowo Towiańczycy wspólnie modlili się i gromadzili w położonym na obrzeżach dzielnicy łacińskiej kościele Saint-Séverin, kościele świętego Seweryna, gotyckim, takim późnogotyckim. I w tym kościele właśnie w 1942 roku
zawieszona została kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wisi ona tam do dzisiaj. Każdy może tam pójść i przeczytać: o Pani ku ratunkowi naszemu pospiesz się. Kopia wykonana przez Walentego Wańkowicza, malarza Sprawy Bożej. Tego samego, który namalował taki znany Mickiewicza portret w takim niedźwiedzim futrze, podpisany Mickiewicz na Judachu Skale. To Wieńczycy lubili się też spotykać w tym kościele. To jest opactwo Saint-Germain-des-Prés, a to dlatego, że opatem w tym opactwie w drugiej połowie XVII wieku był eks-król polski Jan Kazimierz, który zanim został królem, był przecież też kardynałem. I Jan Kazimierz został w tym opactwie pochowany, tutaj na tym slajdzie pokazuje grób Jana Kazimierza, kilkanaście lat później ekshumowany, w opactwie pozostawiono tylko jego serce, a ciało Jana Kazimierza przewieziono do Krakowa i złożono w krypcie królewskiej na Wawelu, w katedrze wawelskiej. Proszę zobaczyć, że tutaj pod tą rzeźbą przedstawiającą króla jest odlana z brązu płaskorzeźba przedstawiająca bitwę. I to jest bitwa polsko-kozacka pod Beresteczkiem. Bitwa, która skończyła powstanie chmielnickiego. Kolejny kościół, który należy do romantycznego Paryża, to kościół świętego Rocha, Saint-Roch. I tutaj w tym kościele antytowianistyczne kazania głosił ksiądz Hieronim Kaisiewicz. Jak już powiedziałem wcześniej, misją księży z zakonu Zmartwychwstania Pańskiego była dbałość o religijną czystość emigracji. I teraz ci księża, którzy założyli zakon z inspiracji Mickiewicza, po otrzymaniu święceń i zatwierdzeniu zakonnej reguły, musieli walczyć z Mickiewiczem, który w międzyczasie stał się Towiańczykiem. I ostatni już kościół z tej serii, polska parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 1844 roku jest to najważniejszy spośród kilku kościołów polskich w Paryżu. Kolejny rozdział paryski Mickiewicza miał miejsce w roku 1849. Otóż Mickiewicz stanął wówczas na czele jako redaktor główny francuskojęzycznej gazety rewolucyjnej La Tribune de Peuple, czyli Trybuna Ludów. Finanse na to dał taki ekscentryczny magnat polski, hrabia Ksawery Branicki, bardzo bogaty, on później był jednym z głównych inwestorów budowy kanału Sueskiego, kupił zamek Montresor nad Loarą, istniejący do dzisiaj, będący takim zbiorem, jakby takim żywym muzeum polskich pamiątek. Więc Branicki finansował właśnie Trybunę Ludów, a Mickiewicz współpracował z najważniejszymi rewolucjonistami europejskimi i także światowymi. Podczas jeszcze życia Mickiewicza założono Bibliotekę Polską. Różne spontanicznie powstałe towarzystwa historyczne oraz literackie emigrantów polskich zaczęły się jednoczyć i w 1838 roku z inicjatywy Karola Sienkiewicza, już wspomniałem dzisiaj o nim jako poecie, tłumaczu warszawianki, to był absolwent liceum krzemienieckiego, więc z inicjatywy Karola Sienkiewicza utworzono Bibliotekę Polską jako instytucję mającą za zadanie gromadzenie dokumentów, wspomnień, tekstów literackich, archiwaliów, wszystkiego, co związane jest ze sprawą polską. I w 1853 roku zakupiono ten budynek, który widać na slajdzie, to jest przy Quai d'Orléans na Wyspie Świętego Ludwika,
dość blisko hotelu Lambert, no bo ta wyspa w ogóle nie jest zbyt wielka. I w tym budynku do dzisiaj mieści się Biblioteka Polska, czyli no po prostu relikwiarz najważniejszych artefaktów, rękopisów i dzieł powstałych w okresie wielkiej emigracji. Przez ponad 20 lat, aż do śmierci w 1926 roku, dyrektorem biblioteki był syn poety Władysław Mickiewicz. I tutaj na tym zdjęciu widzimy właśnie już starego Władysława Mickiewicza, jak siedzi w swoim gabinecie na czwartym piętrze biblioteki. Miałem przyjemność kiedyś być w tym gabinecie i ten fotel stoi do dzisiaj, i to biurko stoi do dzisiaj, a w kącie leży bambusowa laska, którą podpierał się stary Adam Mickiewicz, udając jakby, czy pokazując swój los pielgrzyma. Jeszcze może trzeba dodać tutaj, że obecnie Biblioteka Polska w Paryżu finansowana jest przez Pierre'a Zaleskiego, który jest też dyrektorem biblioteki, prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego, filantrop, wielki patriota, wybitny uczony. Juliusz Słowacki. Jego związki z Paryżem datują się od roku 1831. Jego Paryż miał taki charakter przerywany. Mieszkał w Paryżu. Po opublikowaniu trzeciej części Dziadów wyjechał do Szwajcarii. Ze Szwajcarii na wschód. Później jakiś czas mieszkał we Florencji. Na ostatnie 10 lat życia powrócił do Paryża. I tutaj na tej fotografii pokazuje Palais Brongniart, siedzibę giełdy paryskiej w czasach Słowackiego. Dlatego, żeby przypomnieć, że Juliusz Słowacki oprócz tego, że był wybitnym poetą, bardzo i oprócz tego, że był mistykiem, bardzo trzeźwo chodził po ziemi, w sposób skuteczny spekulował papierami kolejowymi. Tej żelaznych, właśnie w tej giełdzie kupował, sprzedawał i w latach 40. właśnie te operacje giełdowe stały się głównym źródłem jego dochodów, a także źródłem umożliwiającym publikację nakładem autora niektórych dzieł. Przechodzimy pomału do epoki grobów. Grób Juliusza Słowackiego na cmentarzu Montmartre. Tutaj po tym smutnym pogrzebie do 1927 roku spoczywał Juliusz Słowacki. W 1927 roku, jak wiemy, został ekshumowany i przewieziony do Polski, pochowany w krypcie Wieszczów w katedrze wawelskiej obok sarkofagu Adama Mickiewicza. Ten pusty grób Słowackiego pozostał i do dzisiaj właśnie tak on wygląda. Salon Chopina. Chopin w przeciwieństwie do Mickiewicza czy Słowackiego nie musiał się borykać z kłopotami finansowymi. Był bardzo modnym i bardzo wziętym nauczycielem gry na fortepianie. Wręcz pchano się do tego, żeby pobierać, to było w dobrym tonie, pobierać lekcje u Chopina, a za te lekcje słono sobie liczył. I nie wiem, czy to jest salon w domu, w mieszkaniu przy placu Vendôme, gdzie Chopin zmarł, czy jakiś inny. W każdym razie widzimy, że jest on bogato urządzony. A tutaj już obraz Teofila Kwiatkowskiego, wspomnianego przeze mnie malarza, ostatnie chwile Chopina. Widzimy tutaj przy umierającym artyście jego siostrę, a na pierwszym planie siedzi Delfina Potocka, którą Chopin prosił przed śmiercią, parę dni przed śmiercią, żeby mu śpiewała. Była ona wybitną artystką, wielką sopranistką. Na placu Vendôme, jednym z najpiękniejszych placów Paryża, jest tablica, że w tym miejscu zmarł Fryderyk Chopin. I pochowany został po mszy świętej w kościele Madeleine na cmentarzu Père Lachaise.
ta postać zadumanej dziewczyny, anioła, to rzeźba Duluta Augusta Clésingera, który był zięciem George Sand i którego zresztą początkowo Chopin nie znosi. A to już kościół de la Madeleine, czyli kościół świętej Marii Magdaleny, jedyny paryski kościół, który nie ma krzyża. I właściwie tak na początku nie bardzo wiadomo, co to jest za budowla. Ale w XIX wieku to był największy kościół paryski. Tam się mieściło 3000, mieści się 3000 osób. I dlatego tutaj odbyła się właśnie msza pogrzebowa Chopina. Wykonywano na niej rekwiem Mozarta. I tutaj też w styczniu 1856 roku odbyła się msza pogrzebowa, msza żałobna za duszę Adama Mickiewicza. Tylko po tej mszy Mickiewicza przewieziono, to jest wnętrze kościoła de la Madeleine, Mickiewicza przewieziono na cmentarz Montmorency, gdzie został pochowany i spoczywał u boku swojej żony aż do roku 1890, kiedy go ekshumowano i przewieziono do Krakowa, by pochować na Wawelu. Trochę tutaj mi się zakłóciła chronologia. Ten budynek, to jest widok współczesny, to biblioteka Arsenału. W latach 50., w ostatnich latach życia Adam Mickiewicz pracował tu jako bibliotekarz. Nie był już profesorem w Collège de France, dlatego że tę katedrę mu odebrano, ponieważ poeta uczynił ją trybuną propagowania towianizmu, a także towianistycznie zinterpretowanego bonapartyzmu. To jest grób Mickiewicza na cmentarzu w Montmorency. To jest taka podparyska miejscowość letniskowa, jak Otwock w stosunku do Warszawy, 30 kilometrów od Paryża. Niezwykły cmentarz. Tam się pochował Julian Ursyn Niemcewicz, Mickiewicz. Tam był pochowany przez jakiś czas książę Adam Jerzy Czartoryski. Także wielu zasłużonych Polaków w XX wieku. W roku 1986 roku ukazała się bardzo ciekawa i bogato ilustrowana monografia cmentarza polskiego w Montmorency, przeprowadzona przez zespół, którym kierował znakomity historyk profesor Jerzy Skowronek. Tutaj przenosimy się już do dzielnicy Ivry. W XIX wieku to było poza granicami Paryża. Ten okazały budynek to zakład świętego Kazimierza, dom świętego Kazimierza prowadzony przez siostry Szarytki jako pensja dla dziewcząt i jednocześnie dom dla weteranów wielkiej emigracji. Do tego właśnie domu w 1877 roku, na 6 lat przed śmiercią, trafił Cyprian Norwid. Tutaj spędził ostatnie 6 lat swojego życia, o czym też przypomina tablica upamiętniająca pobyt tego wielkiego poety w domu świętego Kazimierza. I kończę już wykład. W 1829 roku przy placu de Alma odsłonięto stojący na takim wysokim cokole pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Antoine'a Bourdelle'a. To był najzdolniejszy chyba uczeń Augusta Rodena. Ten pomnik, proszę zobaczyć, Mickiewicz lewą rękę wznosi do góry, a w prawej trzyma właśnie ten kostur, ten kij pielgrzyma, wędrowca, który idzie wciąż przed siebie, dążąc do wolności. Ciekawostka, nieopodal właśnie tego pomnika w podziemnym takim tunelu w roku 1997 zginęła księżna Diana. Pomnik przesunięto później jakieś 200 czy 250 metrów w górę Sekwany z powodu nowej organizacji ruchu ulicznego. Ten pomnik symbolizuje, jak
wielki duchowy wkład w życie Paryża wnieśli Polacy. I kiedy przygotowywałem dzisiejszy wykład, to w pewnym momencie przypomniałem sobie słowa poety Feliksa Konarskiego, działającego pod pseudonimem Refren z XX wieku już, mianowicie Czerwone maki pod Monte Cassino, czy Czerwone maki na Monte Cassino. W pewnym miejscu tego tekstu Konarski napisał tak: ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd. I tak myśląc o Paryżu romantyków polskich, pozwolę sobie nieco imperialnie może powiedzieć, że to miasto też do Polski należy w dużym stopniu właśnie dzięki temu wielkiemu duchowemu wysiłkowi Polaków, którzy najważniejsze lata swojego życia spędzili w Paryżu i którzy z Paryża stworzyli nie tylko stolicę kultury polskiej, ale stworzyli też takie miejsce, z którego promieniowała na świat sprawa polska, jak taki palący, niekończący się wyrzut sumienia. Dziękuję Państwu za uwagę.